Dzisiaj w sumie dużo nie robiłem tutaj przy ciągniku, bo było trochę innych zajęć, ale ogólnie to tamta tulejka jest nowa, jest już dopasowana do ośki. Wymieniłem też tą blachę, ponieważ tamta już była troszeczkę przerdzewiała. No i ten pierścień, po którym chodzi uszczelniacz, ponieważ ten to już taki był w bardzo biednym stanie. Trochę próbowałem go polerować, ale mimo wszystko najprawdopodobniej by tutaj na tym uszczelniacz nie dał rady uszczelnić. No, zwrotnica już jest ogarnięta. W zasadzie to jest zwrotnica, zwolnica. Wszystko spasowane, nie ma żadnych luzów. Także powinno ładnie śmigać. Jeszcze oprócz tej regeneracji całej robiłem tutaj, przerobiłem te śruby, które oryginalnie tutaj są szesnastkami na drobnym zwoju gwintu, na osiemnastki. A z takiego oto powodu, że jak kupiliśmy szesnastkę, ta łapa była luźna. Tutaj były powybijane tutaj te już otwory na kołki, były powybijane kołki w łapie. Ta śruba praktycznie już nie trzymała, była bardzo mocno wybita. Ta trzymała tak, można powiedzieć, na pół gwizdka, bo słabiutki gwint był, także no, dokręcona była, ale tak z umiarem. Te dwie trzymały tak w miarę. Wówczas na szybko zrobiłem tak, że po prostu dałem nowe śruby, dorobiłem nowe kołki do tego, żeby to było na ścisk. No teraz, korzystając z okazji, że to jest wszystko zdjęte, po prostu przegwintowałem na osiemnastki te wszystkie śruby i powinno być elegancko. Tam mi trochę krzywo poszła, ponieważ tutaj właśnie był wewnątrz wybity i cały czas mi gwintownik uciekał w bok, ale myślę, że tyle to nie będzie przeszkadzało. Całkowicie jeszcze nie skręcałem, ponieważ w takim stanie jest dużo łatwiej ją założyć. Łatwiej jest trafić tutaj na frezy. Jest po prostu wygodnie ją trzymać nawet. Także dopiero po założeniu, po przekręceniu zostanie to skręcone. Jak widać, zwolnica już jest zrobiona i przetestowana w polu. Co mogę powiedzieć? No, został zrobiony kompletny tutaj remont. Wszystkie satelitki, stworznie, wszystkie blaszki, uszczelniacze, wszystko poszło nowe. Także myślę, że będzie tutaj spokój na długi czas. Przy okazji, jak już miałem felgę koło zdjęte, to pokolorowałem felgę. Chciałem jeszcze pomalować ogólnie ten dekiel i ten wieniec, ale pogoda nie za bardzo sprzyjała, żeby to zrobić. Także poczeka na cieplejsze dni. Oprócz tutaj właśnie tej zwolnicy, zwrotnicy, tutaj zostało zastosowane śruby osiemnastki, nowe krzyżaki. Ta ośka miała zostać stara, ale pomyślałem, że jak już to wszystko jest rozebrane, to po prostu zmienię ją. Także też jest nówka. Zalane to wszystko jest hipolem. Jeszcze tylko muszę sprawdzić luz, ponieważ chciałem, żeby trochę to pokręciło się, popracowało. I w domu podniosę koło, zobaczę, czy jakieś luzy są, czy trzeba te łożysko dokręcić, czy je popuścić, żeby to po prostu długo chodziło, bo jak to łożysko ma zbyt duży luz, czy zbyt mały luz, to ona się po prostu szybciej zużywa. Jak już tutaj miałem to, że tak powiem, rozebrane, zmieniłem również tutaj olej w tej. Najprawdopodobniej i w tej będę musiał tak już podobne rzeczy zrobić, bo skoro tamta wysiadła, tamte koło ma zazwyczaj ciężej, bo jeździ cały czas w bruździe. Także podejrzewam, że kwestia czasu i tutaj będzie podobna sytuacja z łożyskiem, więc jak będę się nudził, to po prostu rozbiorę tą, posprawdzam, czy trzeba coś z tym robić, czy po prostu jedynie jakieś uszczelniacze powymieniać, coś takiego. Także wszystko śmiga. Widać, już jest poskładane wszystko.
No i chyba tyle. Lecę do domu.